Świat by zwariował, gdyby dowiedział się co im zgotowano, jaki czeka los, ludzkość, szokująca wizja, przepowiednia jasnowidza Jackowskiego a to wszystko w kontekście Stanów Zjednoczonych, Kamali Harris. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję y, przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, znaczy nie mówię, że Kamala Harris jest za to odpowiedzialna, tak? tylko y, przepowiednia, która właśnie dotyczy y, pewnych osób, polityków, e, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zaleguj, jego. link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. To jest ciekawe, bo to jest po prostu wizja przepowiednia, która była dokonana, jeśli chodzi o Kamalę Harris, a więc zastępcę prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. To nie chodzi o to, że Kamala Harris zgotowała taki los ludzkości czy światu, tak? Tylko ona. Ma pewną wiedzę na temat tego, tak co nas czeka, co może się praktycznie wydarzyć na świecie, takich zakulisowych, praktycznie wiedzę, zakulisową wiedzę, tak, jeśli chodzi o. Politykę, jeśli chodzi o tutaj sojusze międzynarodowe, przyszłość wojny, i tak dalej. No ale wracając, tak. Ostatni robił taką wizję przepowiednię dotyczącą Kamari Harris. No, jest to tutaj pani prezydent, czy też wiceprezydent, zastępca prezydenta. Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. No, mocna tak naprawdę postać, mocny charakter, osobowość, chociaż ją po prostu teraz tak nie pokazują w telewizji, przynajmniej po prostu w Polsce. Bardziej częściej ją można zobaczyć po prostu w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o amerykańską telewizję. W momencie, kiedy ona została wybrana, tak jak Joe Biden po prostu stał się prezydentem i ją wybrał jako zastępcę, swoje, swoim zastępcą ją mianował, no to wtedy po prostu media się o niej rozpisywały. Natomiast ja przypomnę, była taka wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, gdzie Jasnowidze Jackowski mówił, że prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie kobieta, a Joe Biden po prostu nie dotrwa do końca jakby kadencji tak, swojej i miałby umrzeć w sposób biologiczny, jego miejsce miałaby zastąpić Kamala Harris. Być może potem będą rozpisane wybory, wybory tak, i ona, jako prezydent tymczasowy w, w, w wyborach, stanie się prezydentem e, już po prostu tak, oficjalnie dzięki wyboru. Natomiast tutaj jest ciekawa wizja, bo jackowski dokonując właśnie wizji przepowiedni na podstawie zdjęcia Kamali Harris, niejako odczytuje to jest telepatia, odczytuje tutaj myśli odczytał myśli Kamali Harris, tak? Pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia. Nie wiemy, czy tak jest, czy tak będzie, to przedstawiam z punktu widzenia, jakby e, to, co mówi Jasnowiec Jackowski, jego wizja, tak jego po prostu poczucie. No i Kamala Harris miałby myśleć w ten sposób. Świat by zwariował, gdyby dowiedział się, co. Im zgotowano, tak? że część świata nie godzi się na selekcję, na to, co po prostu czeka, co ma miejsce na świecie, że na tą selekcję po prostu nie zgodziły się wszystkie państwa na świecie. Wśród tych państw, które po prostu postawiło swoje veto, była, były między innymi Chiny, Rosja także inne państwa. No oczywiście ktoś by powiedział, no jak, tutaj byśmy powiedzieli selekcja, a z drugiej strony, tak, Rosja prowadzi wojny, chodzi o Ukrainę, giną każdego dnia ludzie i tak dalej. Oczywiście ja potępiam to, co robi Putin, potępiam to, co robi Rosja. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa, ja w ogóle jestem za pokojem na świecie. Natomiast tutaj no pytanie też jest takie, co się kryje pod słowem selekcji? Czy to jest selekcja naturalna, biologiczna, selekcja ekonomiczna, tak, no bo dzisiaj po prostu też możesz umrzeć, jak nie masz pieniędzy, tak, możesz nie przetrwać, tak, albo będziesz po prostu pracował na trzy, dwa etaty, trzy etaty i po prostu bardzo szybko twój żywot się może skończyć, tak, bo na przykład zadłużysz się i tak dalej, wpadniesz w jakieś pułapki ekonomiczne, tak, świat jest pełen pokus, nie tylko tych pokus jakby, takich tam używek i tak dalej, też pokus po prostu jakby dostępności do pewnych produktów, tak, jakichś szybkich samochodów, domów, wakacji, życia luksusowego, dóbr materialnych, odzieży luksusowej, kosmetyków, wyjazdu wakacji i tak dalej. No i tutaj jasno jest moje w ten sposób, świat by zwariował, gdyby dowiedział się, co im zgotowano. No ale pytanie, kto tak naprawdę miałby to zgotować? To nie chodzi o to, że Kamala Harris to zgotowała, czy też Joe Biden. Ona miałaby mieć tą wiedzę, tak, a więc praktycznie co czeka świat. Tak, no bo ona jest wiceprezydentem, przecież Stanów Zjednoczonych nawet nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to, to i tak jest bardzo wysoka po prostu pozycja, no ale to nie, jest, nie oznacza, że ona po prostu rozdaje karty na świecie i decyduje po prostu tak o tym, jak będzie wyglądał świat. Natomiast ona niewątpliwie może taką mieć wiedzę właśnie zakulisową, polityczną, co czeka świat, jaka czeka nas po prostu przyszłość. Natomiast tutaj właśnie świat by zwariował, gdyby dowiedział się, co, co im zgotowano. Znaczy ja muszę powiedzieć w ten sposób, no człowiek nawet nie musi wierzyć czy po prostu zdawać sobie sprawę, jeśli chodzi o wszelkie rodzaje spiski na świecie, teorie spiskowe, wojny, tak i tak dalej, wystarczy sobie popatrzeć po prostu na nasze życie i człowiek może bardzo szybko dojść do wniosku, że większość rzeczy jest bezsensownych, tak? No pracujesz, pracujesz, przechodzisz na emeryturę w późnym wieku, a jak na przykład umrzesz wcześniej, to co? Nie skorzystać z tych pieniędzy, które wypracowałeś na emeryturę. Jak przejdziesz na emeryturę, będziesz mieć na przykład niską emeryturę. Przykładowo, tak? Eee, tak to w Polsce ma, tak? Jak tam ZUS oblicza emerytury. No to tyle lat pracowałeś, a potem i tak nie masz godnej emerytury. No to czy to jest po prostu, to wszystko jest bezsensowne? Eee, możesz się wszystkiego dorobić, być bogatym człowiekiem, a możesz po prostu umrzeć yy, w jakiś błahy sposób, tak? nawet nie mówię, że na jakąś ciężką chorobę, w jakiś błahy praktycznie sposób. No więc czy to jest warte rzeczywiście dorabianie się, po prostu uzyskiwania tego wszystkiego? Przecież goli przychodzimy na ten świat i goli po prostu z tego świata odchodzimy, tak dosłownie i przenośni. Z drugiej strony staramy się w życiu o wiele rzeczy, tak, nie wiem, staramy się o to, żeby skończyć szkołę, staramy się o to, żeby na przykład gdzieś mieć zawód, w pracy i tak dalej. No ale kto będzie o nas pamiętał po prostu za 10-20 lat po prostu po naszej śmierci? Tak? Nikt za nas nie będzie wspominał. tak Może jeszcze będzie wiedza wśród najbliższych, krewnych, ale nikt nie będzie pamiętał po prostu o tym, co zrobiliśmy, czego do, dokonaliśmy i tak dalej. Nawet jeżeli ktoś był najwybitniejszą osobą, nie wiem, piłkarzem, tak? no, czy jakąś po prostu osobowością i tak dalej, no to świat idzie do przodu. Nikt nie będzie tej osoby już po prostu pamiętał. Ktoś o niej wspomniał raz czy drugi raz, ale już po prostu świat idzie do przodu. Więc tak? dużo rzeczy jest bezsensownych. Tak? Widzimy na przykład piękny, nowy samochód w salonie Samochodowym, tak? Ślinka, wielu ludziom leci, chcieliby mieć taki samochód, tak? Odkładają pieniądze, czy po prostu przeznaczają, kupują, czują się lepsi. No ale czemu są lepsi po prostu? Muszą na ten samochód pracować, muszą na niego wydawać, muszą więcej, praktycznie, pracować i tracą po prostu swoje zdrowie a ten samochód dzisiaj jest bardzo drogi, a później po prostu jest gratem, który jest nic nie warte, tak? Ulegamy jakby magii i reklamy, że coś po prostu jest obiektem pożądania. Szybki samochód, piękne mieszkanie. No okej, okay, no mieszkanie to jest rzeczywiście tak, no bo chcesz mieszkać po prostu komfortowo, żeby ci na głowę nie padało i tak dalej. No więc wszystko tak naprawdę jest swego rodzaju fikcją, tak? Chodzimy do szkoły, okazuje się, że wiele, wiele rzeczy, których się uczymy w szkole jest nam niepotrzebne. No ale nie chodzi o samą naukę, tylko chodzi o to, żeby po prostu tak czymś zająć tą młodzież. I druga sprawa, wyrob robić pewne cechy rozwoju rozwoju po prostu w grupie edukacji nauczyć pewnych podstaw, tak? Czy nam po prostu ta wiedza w pełna jest potrzebna z fizyki, z chemii, tak? No nie, tak? Znaczy ja, ja jestem ja nie uważam, żeby po prostu tej szkoła nie była potrzebna, bo ona Uważam, że rozwija pod wieloma względami, no ale jak popatrzymy tak racjonalnie, no to wiele rzeczy po prostu. Więc tak naprawdę my jesteśmy w wielu kwestiach właśnie przygotowani do życia, czy też nieprzygotowani do życia, tak? A potem życie zupełnie po prostu jest odmienne, zupełnie inne, tak. Ktoś kończy studia, potem pracuje w zupełnie innym, w zupełnie innym zawodzie, tak, zupełnie praktycznie innym zawodzie. No więc e, tak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o tą sytuację. Zobaczmy sobie, mówi się tak, człowiek jest praktycznie jest, człowiek, jest gatunkiem myślącym, tak? Jest człowiek człowiek po prostu stworzył różnego rodzaju rzeczy, dzieła i tak dalej. No a na przykład zwierzęta mówimy, no nie mają takiego rozumu rozwiniętego. No ale z drugiej strony mamy człowieka, który stworzył bombę atomową, czy też grupę ludzi, którzy stworzyli po prostu najgorszą broń na świecie, tak? Czy różnego rodzaju inne bronie? Zwierzęta nie stworzyły po prostu broni, która by doprowadziła do zagrania światowej. One mają po prostu zwierzęta, broń, którą bronią się przed innymi, ale nie tworzą po prostu broni, która doprowadzi do kompletnej wyniszczenia po prostu gatunku, tak? Wszystkich po prostu zwierząt na świecie. Czyli co? Człowiek nie jest wcale po prostu mądrzejszy od zwierzęcia, tak? Ludzie pozwalają na to, żeby na przykład po prostu tutaj pewni ludzie byli na marginesie społecznym, biedni, chorzy, niepełnosprawni, czy ludzie, którzy na przykład mają jakieś operacje, zbierają pieniądze i tak dalej. No, a, a gdzie jest na przykład w, taki, w takiej sytuacji po prostu państwo, które powinno pomagać, tak, jak na przykład są zbiórki na operacje, po wiele milionów i tak dalej. Fajne są te zbiórki, ja sam wielokrotnie w takich uczestniczyłem w zbiórkach, no ale w takiej roli po prostu powinno wspaniać państwo, tak, to my funkcjonujemy w państwie, oczekujemy, że jak małe dziecko zachoruje, nawet jak to będzie po prostu operacja, która kosztuje 3 miliony czy 2 miliony, że państwo za to po prostu pokryje koszty, tak, czy jakieś lekarstwo, tak, a tu się okazuje, że trzeba dokonywać zbiórek, tak, no czyli yy, okazuje się, że Dużo rzeczy tak naprawdę jest farsą, tak? Dużo rzeczy po prostu okazuje się, że no w naszym życiu nie sprawdza się, tak? Że się po prostu nie, nie sprawdza. Czyli tutaj świat by zwariował, gdyby dowiedział się, co im zgotowano, co im praktycznie tutaj zgotowano. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Oczywiście to były takie przykłady, które ja mówię z życia, jakby po prostu tak, w sensie, jakby po prostu każdego z nas. a Natomiast to, co świat zgotował, losu chodziło o kwestie na przykład polityczne, na przykład wojny, spiski zaangażowanie po prostu w różnego rodzaju po prostu tak, sojusze i tak dalej, czy na przykład po prostu tutaj wojny, które mogą nas czekać i to. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Trzymajcie się. Cześć!